Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi, ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, Paraklecie, Duchu Prawdy, przez serce Maryi i wypełniaj nas w czasie dzisiejszego nauczania. Malchaszecha Malchetia, Adonai Maria Fele Shelchemer Hariasz, Adonai Malchashele, Adonai Malchashal Baria, Adonai, Adonai, Adonai. Fragment z Dziejów Apostolskich, 16 rozdział, jest relacją świętego Łukasza, który brał udział od tej pory też szczególnie w misji prowadzonej przez świętego Pawła. Dołączył do świętego Pawła i zdaje właśnie relację, że byli w Troadzie, potem w Neapolu, a ostatecznie dotarli do Filipi, która była częścią Macedonii, główne miasto tej części imperium. Więc wymienia te miasta, w których święty Paweł razem ze swoją wspólnotą ewangelizacyjną działał, posługiwał. I również opisuje takie zwykłe wydarzenie, które stało się niezwykłe, dlatego że kiedy tam przebywali, w szabat udali się na miejsce modlitwy. Tam prawdopodobnie nie było synagogi, ale było miejsce, gdzie ludzie się gromadzili, ludzie bojący się Boga, czyli poganie, którzy pragnęli w szabat czcić Boga, tak jak potrafili najlepiej. I święty Paweł to wykorzystał, żeby wygłosić do nich w oparciu o czytany tekst Ewangelii o Jezusie Chrystusie. A na początku zaczęło się to od rozmowy. Usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Czy większość tej wspólnoty modlitwy, która w szabat się tam zgromadziła, to były niewiasty, które chciały słuchać. Były zasłuchane, bo święty Paweł miał taki dar głoszenia słowa. Był rzeczywiście takim mistrzem pod tym względem, bo naśladował swojego mistrza Jezusa. A wiemy, że Pan Jezus głosił tak słowo, że porywało to wszystkich. Więc kiedy głosi się słowo w mocy miłości Ducha Świętego, to ludzi to porusza. Nie piękne mowy tego świata, które na chwilę tylko mogą wzbudzać zachwyt, sensację, ale ostatecznie będą nużyły, męczyły. Słowo Boga tylko daje wytchnienie, pocieszenie, radość. Więc tam była kobieta imieniem Lidia, która Pochodziła z miasta Tiatyry, sprzedawała purpurę, była to kobieta więc bogata, a jednocześnie jest podkreślone to przez Łukasza, Pan otworzył jej serce. Że było to widoczne, że ona, słuchając uważnie słów Pawła, miała otwarte serce. Bo można słuchać słów o Bogu i mieć zamknięte serce. Nic do serca nie dociera. Mimo że człowiek słyszy uszami ciała, ale serce nie przyjmuje nic. Więc ta postawa serca Lidii, właśnie otwartość serca, niech cechuje i nasze serce. Abyśmy byli ludźmi bojącymi się Boga, ale z bojaźni syna, córek, które nie chcą utracić Boga żywego, nie z lęku niewolnika. Więc Lidia miała bojaźń Bożą i serce, które chłonęło słowa o Zbawicielu. Także wystarczyła ta jedna nauka, żeby jej serce zapragnęło stać się chrześcijanką, przyjąć chrzest. I jest napisane, została ochrzczona razem ze swym domem. Z reguły tak bywało, że kiedy właśnie nawracała się jedna osoba, nawracał się cały dom. Tutaj nawróciła się pani całego domu i cały dom stał się chrześcijański. Stał się od tej pory domem modlitwy. Już nie musieli chodzić tam nad rzekę, gdzie było to miejsce modlitwy. To miejsce modlitwy teraz stał się dom Lidii. To również w pewnym sensie stał się kościół, w którym gromadzili się chrześcijanie. Dom Lidii stał się domem Pana. I również właśnie przyjęła zaraz po tej nauce chrzest. Od razu stała się chrześcijanką, bez zastanowienia się, bez niepotrzebnego czekania na to. Od razu zapragnęła i w pierwotnym Kościele tak było, że kto zapragnął po usłyszeniu nauki o Panu Jezusie chrztu, od razu był chrzczony. I również jest tutaj podkreślone to, że ona bardzo pragnęła, żeby Paweł, Łukasz i pozostali współpracownicy jego zamieszkali w domu Lidii. Ona to poczytywała sobie za błogosławieństwo, za łaskę. Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. Jest napisane takie słowo, wymogła to na nas. Więc trochę tak przycisnęła świętego Pawła, tak trochę go tak przymusiła, że jeżeli naprawdę uważasz mnie za wierną Panu, no to dlaczego nie chcesz ze swoimi braćmi zamieszkać w moim domu? Jej intencje były czyste. Jej serce było czyste, więc tutaj nie było jakiejś dwuznaczności. Chciała ugościć apostołów Jezusa, uczniów Jezusa. Więc to dla niej był zaszczyt, przywilej. Zresztą w Starym Testamencie są takie fragmenty mówiące o tym, że pobożne niewiasty przyjmowały proroków albo małżeństwo, aby ci prorocy Boga mogli w tym danym domu zamieszkać, przenocować, odpocząć, móc się spokojnie modlić w samotności. Więc dobrze jest, aby serce było otwarte, ale także, aby był dom otwarty na przyjaciół Boga, na apostołów miłosiernego Jezusa Baranka. Niech Twój dom będzie otwarty na takich ludzi. Warto przyjmować takich ludzi, czy to będą świeccy, czy czasem może się zdarza kapłan, czy kapłani. Bądź otwarty, przyjmij takich ludzi Bożych, ale po to, żeby się z tymi ludźmi modlić, żeby rozmawiać o Bogu, słuchać o Bogu. Czyli jeżeli to jest kapłan, to żeby w tym domu też była odprawiona Eucharystia, bo to jest najwspanialsze, kiedy w tym danym domu może cud Eucharystii się dokonać. I nawet może trzeba, żeby to wymóc na tych osobach, tak jak ta Lidia, ta pobożna, o pięknym sercu chrześcijanka, to uczyniła.